Interpelacje, zapytania, wnioski radnych. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pani radna. Koledzy, koleżanki radni, panie burmistrzu. Chcę zadać pytanie, które zazwyczaj składam co 3 czy 4 miesiące. Dlatego mogą się dane ewentualnie zmienić. Więc pytanie moje brzmi, ile środków do tej pory wpłynęło, gmina pozyskała z zewnątrz i na jakie przedsięwzięcia, ponieważ mówię, że kilka miesięcy czasem dużo znaczy i mogą być jakieś nowe dane. Proszę bardzo. Panie Burmistrzu, ja mam pytanie, bo ja zadałam do mnie, że prawdopodobnie pan zastępca Chmielewski nie jest już zastępcą, a sekretarzem. Czy to jest prawda, czy to tylko jakieś plotki? Dziękuję bardzo. No to było na komisji, panie burmistrzu. Proszę bardzo, panie radny. Wysoka Rado, panie burmistrzu. Mam kilka spraw. Ostatnio u nas tam pożar był i mam problemy z swoim zapotrzebowaniem na wodę. Tak. Interpelację sobie właśnie zgłosić takie coś. A żeby zrobić kalkulację kosztów transportu wywozu nieczystości płynnych i dotować ten transport, że u nas w Michałowie za metr sześcienny się płaci grosze, a my wywozimy z terenu za 130 zł. Gospodarka komunalna to wywozi. Więc chcemy, żeby przyjrzeć się, zrobić kalkulację, ile można dotować do terenu, bo teren wywozi swoje nieczystości na pola prywatnymi beczkowozami. Oni są tańsi, bo oni za 60 zł wywożą to, co gospodarka wywozi za 130, natomiast tu się płaci za te 4 metry, się płaci tam około 20 zł. Także musimy, ja już kiedyś to zgłaszam, ale musimy to już w końcu zrobić do końca tej kadencji. I następne, ostatni był pożar i moje pompy nie spełniają wymogów zabezpieczenia wody na bieżące tankowanie nawet pojazdów, czy na bieżące pobieranie wody z hydrantu. Więc druga pompa jest niezbędna i to silniejsza. Ja zawsze patrzę z wrażeniem, kiedy mi prąd wyłączył, kiedy pompa siądzie. A odbiorców w Wiełówce mam ponad 120 w tej chwili. Jest susza i te normy, które były do tej pory, że to było 12 metrów sześciennych na dobę, później zwiększone do 16, one powinny być zwiększone do 30 metrów sześciennych minimum na dobę. To tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś interpelacje? Nie ma. Proszę bardzo, panie burmistrzu, odpowiedź. Wracam od zapytania Mariana Wiegoczyni. Szkoda, że już nie ma kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej, ponieważ on był pewnie bardziej kompetentny w temacie kalkulacji kosztów, ponieważ oni doświadczą i to trzeba ich zapytać. Jak to da się zrealizować, te koszty przywozu ścieków z Jałówki do Michałowa, jak to byłyby. Natomiast co do pomp, rzeczywiście pozwolenie wodnoprawne poprzednie było bardzo małe, chyba 7 metrów sześciennych. Ostatnie było 13, a te obecne jest ile? Na tym poziomie jest. Na tym poziomie jest. 14 czy 13? Tak, tak. Dobowe, tak, na trzeba podkreślić. I Jałówka jako ma aż 3 ujęcia wodne się okazuje, bo jest w DPS-ie, jest w parku i jest w Remizie. W parku jest nieczynne, natomiast trzecie ujęcie jest przy hotelu Europol Gazu, ale to jest prywatne. To jest prywatne. Ujęcie w parku nieczynne, absolutnie nie jest do tworzenia. Natomiast jeżeli pada pompa w DPS-ie, to oni sami potrafią od nas brać dobowo około 20 metrów sześciennych. Wtedy plus Jałówka, ja przekraczam 30 metrów. Teraz rzadko zdarzają się u nich awarie, ale sam pobór, mówię, dla Jałówki teraz jest o wiele większy
i mówi, nie daj Boże pożaru, słuchajcie, trzy samochody w kolejce stoją, żeby z hydrantu nabrać wody, półtora godziny. To tragedia. W takim układzie możemy zrobić co innego, możemy zrobić jeszcze dodatkowo ujęcie wody na rzece Jałówka, tam gdzie kiedyś był taki dojazd zrobiony, tam trzeba ułożyć płyty jakieś tam z utrzysku betonowe, bo ciężki sprzęt tam nie wjedzie, bo to na działce gminnej jest obok mostu. Także te rzeczy musimy jak najszybciej zrobić. Bardzo proszę. Dziękuję. Ja nie jestem przeciw, żeby nie zrobić ujęcia właśnie wody na rzece dla celów pożarowych, bo przecież tak powinno to wyjść. Nie, jakby brać wodę tą zdatną do picia, no to jeden będzie strata, zawsze się ten tak zwany lej pozyskowy może się, tak powiem, zanieczyszczać. Rozmawiałem z Goraną po telefonicznej informacji właśnie pana Mariana Hajduczeni, jakby po pożarze tym, on mówi, że on posiada pompę w większej wydajności, a może w każdej chwili przywieźć i zmienić ją. Ja widzę dwie pompy, panie burmistrzu, siada pompa i leżymy. Wtedy ja już odchodzę, zamykam remizę, zamykam hydroformię i idę do domu. Jest pożar, siada mi jedna pompa. Dobrze, że mam teraz ten agregat prądotwórczy. Jest pożar na drugi dzień, mam awarię, nie mam fazy. Włączam agregat i dalej daję wodę, nie? A po wodę jadą do Kondratek, nawet do stawu biorą, bo chwilowo nie mam prądu, nie? Także ja pomimo, że jestem na zwolnieniu, ja przez te dwa dni tak się naganiałem tego pożarku, że ja nie powinienem chodzić z tą aparaturą, co mam w plecach i przy sobie teraz, ale poważnie trzeba potraktować temat. Dziękuję. Proszę Państwa, temat jest nie tylko pewnie poważny w Jałówce, ale ten temat jest poważny w całej gminie. Pewnie kilka zdań powiem na temat suszy, ponieważ widzę, sołtysów już nie ma, niemniej jednak problem jest. Mamy suszę, liczyliśmy na to, że coś się pojawi z deszczu, ale okazuje się, że te deszcze nie przychodzą i nie wiem, kiedy one będą. W tej chwili, na dzień dzisiejszy, gminy zaczynają już składać wnioski do wojewody celem oceny skutków suszy. My też będziemy składać. Na razie do nas nie wpłynął oficjalnie na piśmie żaden wniosek od rolników, ale oni wiedzą, że czekają chwilę i pewnie będzie tego dużo, może nawet bardzo dużo. Z tym, że problem jest tego rodzaju, żeby dwukrotnie nie szacować strat u rolników. Na dzień dzisiejszy najbardziej się ucierpiały zboża, łąki, pastwiska, natomiast jeszcze kukurydza jako ten zboże takie jeszcze stworzy, jest w fazie takiej, że ono jest do uratowania. W związku z tym wniosek, jaki w tej chwili pojawił się, żebyśmy nie śpieszyli się z powołaniem komisji, ponieważ będziemy dwukrotnie musieli szacować straty u rolników. Niemniej jednak na pewno w niedzielę, jak się nikt nie pojawi, będziemy składać oficjalny wniosek do wojewody o powołanie komisji do spraw szacowania szkód wywołanych suszą. To tyle odnośnie suszy. Natomiast wody jest problem. Na pewno jesteśmy już prawie na końcowej fazie dokumentacji technicznej naszych. To już jest prawie tylko kwestia pozwolenia wodnoprawnego. Już to wszystko jest zamykane. I w gestii radnych, jak również wspólnym naszym, żebyśmy wprowadzili tą inwestycję, modernizację hydroformi Szynka do planu finansowego na 2019 rok. To jest w gestii nas wszystkich, żeby tam zrobić porządek w perspektywie czasu. Tylko kwestia, czy będą środki z zewnątrz, czy nie, czy z własnych środków. To też jest istotne, ale nie jednak nie należy tego lekceważyć, szczególnie w Szynkach, gdzie ta jakość wody budzi największe zastrzeżenie. Tyle na temat wody. Natomiast jakieś muszę zrobić takie coś, jak to robił Mikołaj Greś Dementi, czyli pisał, czy to jest coś prawdy, czy mam już odwołanego sekretarza, czy zastępcę, a jest sekretarz. Nie, nic nie, takich rzeczy nie ma miejsca, nie wiem, skąd taka informacja. Sam pan powiedział, że nie jest burmistrz, zastępcą burmistrza jest sekretarzem. No przekazali mnie członkowie komisji finansowej. A to nie. I dlatego pytam. Tak, to jest.
Ja też pierwszy raz słyszę, że pan prezes coś takiego powiedział. Ja przepraszam, ja tylko chciałam powiedzieć, że to nagle Dorota Burek zapytała na komisji, czy pan burmistrz jest zastępcą, czy tylko sekretarzem. Ale ja zapytałam wiceburmistrza i mi odpowiedział. Oczywiście, także było powiedziane na tym na sesji, tak, na komisji. Ja zadałam pytanie, czy pan wiceburmistrz złożył dymisję, bo skoro powiedział nam, że jest sekretarzem, no to takie pytanie zadałam, ale to nie jest temat komisji. Komu takie pytanie pani zadała? Tak? Dla pana Kalonczuka? Nie, ale ja nie pamiętam tych pytań. Nie pamiętam, że takie pytanie do mnie, to na mnie nie padło, panie radny. Ale ja takie wiesz, do pytania pani radnej Gminy-Wielenia w sprecie nigdy nie ukrywam, zawsze w informacji o pracy w okresie międzysesyjnym staram się informować, jakie środki pozyskano, jakie umowy podpisano. Więc trzeba po prostu być, kontrolować czujnym i słuchać. No, nie mam nic przeciwko temu. Można na różnych naszych informacjach na BIP-ie czy gdzie, jakie są zamieszczane. Nigdy nie opuszczamy informacji, jeżeli coś, jakieś środki pozyskujemy. Są to ogólnie dostępne informacje publiczne. Ja tylko dopowiem, proszę państwa, że gmina Michałowo, jeśli chodzi o wielkość pozyskanych środków, nie odbiega od innych gmin, proszę państwa. Mimo że przepisy, państwo muszą być świadomi tego, że przepisy teraz są inne niż obowiązywały w poprzedniej perspektywie finansowej, czyli w poprzedniej kadencji. Przede wszystkim dlatego, że gminy, które mają wyższy dochód na mieszkańca, one jakby z mocy tych przepisów nowych nie mogą pozyskać więcej środków niż gminy, które, właśnie odwrotnie, one są, preferowane są gminy, które mają niższy wskaźnik dochodów na jednego mieszkańca, co jest zresztą logiczne w skali kraju, proszę państwa. Ale mimo to, porównując do innych gmin, a my śledzimy te statystyki, wiadomo, że te środki zewnętrzne spływają dosyć wolno. Od momentu pozyskania, czyli przyjęcia wniosku zaakceptowania do momentu refundacji może minąć nawet 3-4 lata. Ale mówię, powtarzam jeszcze raz. Pod tym względem od innych gmin nie odbiegamy, a w niektórych dziedzinach nawet mamy sukcesy. Nie wiem, czy spostrzegliście państwo, jest już ogłoszony przetarg na montaż instalacji fotowoltaicznej, czyli solarnej. No tak, tak. Ale właśnie, że można to zapytać. Proszę bardzo, nie wiem. A ty przecież pierwszy. Panie komisarzu, w takim razie w kwestii tej fotowoltaiki, już jest jasne, jak będzie rozliczany ten VAT, bo tu ja się dowiadywałem, to właśnie tam jakieś były problemy z urzędem, jeżeli chodzi o ten VAT. Tak, jest wyjaśnione po prostu w ten sposób. Po pierwsze, my mamy indywidualną interpretację VAT-u, już dostaliśmy, ale również jest jasne, że VAT będzie płacić się, czyli gmina zapłaci. Gmina. No musimy to przyjąć, będziemy musieli szukać środków na te 8, jeżeli w przypadku instalacji na budynkach mieszkalnych i 23 w przypadku instalacji na budynkach gospodarczych, jeżeli tak powiem. Taka to wygląda. Czyli nie mieszkańcy z tego. Możemy szczerze mówić, tylko pytanie. Czy stanie się coś takiego, co stało się w samym województwie podlaskim? Połowa gmin wycofała się. 31 gmin wycofała się z fotowoltaiki. Czy my mamy też do tego? No więc zastanówmy się, jeżeli coś, to ja uważam, że będziemy szukać środków, żeby ten VAT obciążał gminę. Tak, bo już są głosy, że nasi mieszkańcy też po prostu będą rezygnowali, jeżeli ten VAT zostanie do nich po prostu dołączony, jak gdyby, prawda? No więc potwierdzam to wszystko, co przekazałem. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo, pani Karna. Panie burmistrzu, mam
zapach, bo nie była sytuacja. Będąc na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia, było to posiedzenie wyjazdowe, 11 czerwca i wyszywaliśmy tak samo jak parafię, to jednocześnie placa zabaw. I ja to może odczytam, bo w niektórych placach, na niektórych placach zabaw trzeba w ogóle wymienić elementy, to pozwolę sobie przeczytać. Michałowo, ulica Klonowa. Tutaj jest plac zabaw bez uwag, bo tam jest nowy taki plac. Ulica Świętojańska, plac zabaw rozebrano, ale tak jak komisja rozmawiała, to myślę, że tam wystarczy jednego tego placu zabaw na Klonową, na Świętojańską, bo to są bloki przylegu. Na ulicy Sienkiewicza należy dokonać naprawy żabki, siodełek w karuzeli, płytki w pierwszej i drugiej części placu. Pozostałe sprzęty, a to to do naprawy, pozostałe sprzęty nie budzą zastrzeżeń. Przy zalewie należy zmienić drewniane elementy i podokręcać wyskające śruby. Zdaniem komisyjnej rozsądnie byłoby rozebrać. Nowa Wola, plac zaniedbany, piaskownicą należałoby rozebrać lub naprawić. Pozostałe elementy placu zabaw podlegają naprawie. Bondarek. Tam jest nowy plac, poza wyjątkiem tam jednej zniszczonej takiej łapki oraz naprawić siedziska w karuzeli i nowy stawce. Kiera nie mogą, plac zabaw też nie zastrzeżeń, a przedni plac zabaw jest w trakcie budowy. Ja pozwolę sobie przekazać panu burmistrzowi tą naszą informację, żeby wiedzieć, które tam są. Nie biorą podarcie, pani Jarosław. Dobrze. Ale kto to odpowiada za to właśnie? Właśnie, komisja jest i może dojść to za to odpowiada. To jest problem. Komu ma to odpowiadać? Czego radni jesteście? Zaraz burmistrz zrobi, no proszę. Burmistrz odpowiada w urzędzie za wszystko. Nie, za całą gminę. Zaraz będę się to odpowiadać. Ale może ja odpowiem. Dobrze, to był żart, proszę państwa. Powiem krótko, jest ogłoszone zapytanie ofertowe na dokonanie przeglądów technicznych wszystkich obiektów budowlanych. W gminie robi się to raz w roku i będzie wyłoniony wykonawca i te wszystkie obiekty budowlane podlegające dozorowi będą opisane i tam wyjdzie co to ma, co trzeba zrobić. I z tego będzie wynikało, czy coś trzeba naprawić, czy usunąć, czy zostawić tak, jak jest w stanie technicznym. Także jest do tego uprawniona osoba, która tym się zajmuje i dalsze. A w przypadku stwierdzenia usterek, zalecenia, jeśli będą kwalifikowały się do naprawy, kierowane są do Zakładu Gospodarki Komunalnej. Dlatego mamy zakład, który te rzeczy robi, usuwa. No przecież nie będziemy tutaj mówić, że ten pracownik, ten. Kieruje pracownik, to tam czynność ceduje, zleca, za co czy gmina płaci, czy jak to jest. Tak to wygląda. Proszę bardzo. Chciałabym pytać jeszcze, bo pan burmistrz mówił właśnie, że będzie wyłaniany wykonawca, ale kiedy to będzie trwało? Bo no wchodzą wakacje i po prostu dzieci, no to czasem to bezpieczeństwo było. Proszę zajść do pani Emilii Wadreni, bo nie chcę dzwonić, ona powie, kiedy jest rozstrzygnięcie odnośnie wyłonienia wykonawcy na przegląd obiektu budowlanego. Myślę, że tydzień może góra, albo nawet w przyszłym tygodniu się uda gdzieś będzie, ale nie chciałbym, że tak powiem, określać, nie mając dokładnych danych. A ja jeszcze dopowiem. Jest na przykład Świdnica Nowej Woli, prawda? Szkolego? Świdnica to jest GOK, prawda? I kawałek placyków, czyli plac zabaw, który wizytowaliśmy. Czy nie może być odpowiedzialny w tym czasie za ten kawałek wykoszenia GOK, żeby przypisać tak? I wtedy, jeżeli to jest świetlica, dzieci wchodzą do świetlicy, prawda? Jest to gminne, plac gminy, a jest porośnięte, tam aby nikt nie korzystał, generalnie, no, że mieszkańcy nawet mogliby kawałeczek wykosić, a już nie ma takich chyba, nie wiem, współczynników takich, którzy by swoim dzieciom... No, nie jest takie koszty. Ale ja mówię, od razu, no mówię, no Boże, ja mówię o mieszkańcach, ponieważ tam jest trawa taka aż po samej połowie, prawda? I że to jest GOK, Świdnica, pani tam, jakaś urządująca jest, prawda? Jest ten plac zabaw. Czy to nie może być odpowiedzialny go za to? Jak najbardziej może być, więc nie przystaje na przeszkodę, proszę państwa. Chodzi tylko o pieniądze. Niedawno
ta nowa pracownica, ta księgowa dokonała na współczucie z panią skarbnik podziału majątku wszystkiego, więc wodociągi, kanalizacje, obiekty, wyposażenia, ogromne sterty papierów, którym poprzekazywaliśmy majątek podległy danym zakładom, jednostkom budżetowym, jednostkom gospodarczym. Dopiero to zostało dopięte, jak również poleciłem, żeby referat inwestycyjny kortezyjny przekazywał stopniowo tak zwany trwały zarząd, bo dotychczas nikt, żadna jednostka gospodarcza nie miała trwałego zarządu tak zwanego. Przedszkole na dzień dzisiejszy ma już trwały zarząd, ma założoną księgę wieczystą, jest to opisane i przekazane dokumentem PT, wynik wkładania. No fakt, pewne rzeczy powinny tam się, pewnie jakieś konsekwencje z tego będą, ale jest to zalecenie Regionalnej Izby Rachunkowej kolejne, co kiedyś tam pojawiło się, że jednak te jednostki muszą mieć te swoje majątek w zarządzie trwałym. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja chciałam się odnieść do tej sprawy, podobnie jak to radna Irena. Wniosek był również z głową wolności w Unii Federacji, gdzie trawa rosła w park, tworzył pas w parku urodzin. No i ja uważam, że rzeczywiście, skoro tam jest jakiś kierownik, to odpowiadać i to świadczy o tej placówce gospodarzu właśnie, że on tego nie robi, nie może nikogo obwiniać, czy tam ktoś nie tego, to on powinien pracowników i zrobić ten porządek. A to ludzie informują, to do mnie też, że tam strasznie wygląda i mówiliśmy o tym na komisji finansowej faktycznie. Także to jeden gospodarz, no. Gospodarz przecież nie burmistrz może, ale... Kierownicy to widzieli słusznie, żeby prawa nie jest. Kierownik osobiście Kosiarkę prowadzi i kosi. Bardzo często. No teraz jest szczególna sytuacja, bo jest susza. To jest tutaj, ale to naprawdę dobra pochwała. I inni pracownicy innych jednostek powinni brać przykład, bo jest faktycznie dobre zjawisko w naszej gminie, które tutaj latami się nawarstwiło, że to gmina, burmistrz odpowiada, nie wiem, za każdy skwerek przy Domu Kultury i tam powinien robić. To nie tak. Ja, proszę Państwa, ale mieszkańcy właśnie są gotowi, sami mieszkańcy są gotowi trzymać porządek sami, na przykład w sołeckach. Byłem niedawno na zebraniu rzetni, bo tam była potrzeba weryfikacji funduszu sołeckiego i ci mieszkańcy, oni już deklarowali, że jak tam będą, to mieli ten plac zabaw, gdy będą mieli to miejsce, oni będą sami dbać, kosić i to nawet gotowi są w umowie zawrzeć z gminą. Tak. Panie burmistrzu, panie burmistrzu, a ja jeszcze do tych placów zabaw, to przewodnicząca Komisji Zdrowia i Oświaty. No, tutaj rzeczywiście wakacje się zbliżają, tak gospodarka komunalna to będzie robiła. Czy czekamy na ten przetarg i czy się zgłosił, się twardy w tych kosi? To może rzeczywiście my tam stwierdziliśmy, ja proponuję, żeby jednak ta gospodarka już da się te pieniądze, żeby oni jednak na przykład ile do tych wakacji, byłoby naprawdę rozsądne. Bo te śruby na przykład na to zalewem wystają śruby, gdzieś tam jakieś solne elementy. Ja nie wiem, bo to jest, a tam czemu mógłby jednak to zrobić, bo to naprawdę... Szybko. Szybko, tak. Do końca roku zostało już tylko tydzień, więc tu też nie da się uczniowie, czy nasze dzieci były właśnie bezpieczne. Dziękuję. Czy jeszcze są jakieś zapytania? Proszę bardzo. Czy przechodzimy do sprawy? Teraz właśnie odbyła się komisja oświatowa, żeśmy odjeżdżali w gminę, żeśmy przez Nową Wolę. Tam się kończy się inwestycja nasza kanalizacja. Czy panie burmistrzu dysponuje już jakimiś danymi, jeżeli chodzi o liczbę przyłączy? Proszę państwa, ja nie jestem w stanie na te pytania odpowiedzieć. Natomiast trzeba będzie jeszcze na razie, nic nie jest oddane. Jeszcze na razie jest
fazie końcowej, czyli przywracane wszystko. Ale ja patrzę, że ludzie się przyłączają na bieżąco. Nie, absolutnie. Nie. Absolutnie nikt nie jest połączony. A nie, bo wiesz, to są tam przyłączone. To może się połączyć, ale nie wiem. Tak, to działa. A to nie, to zwracam. To nie są do kanalizacji. Ja widziałem, że kopane było po prostu po przechodzeniu na tego typu. Jeżeli ja mogę zabrać. No. Proszę bardzo, to nie ma. Dziękuję bardzo. Natomiast no, chciałbym właściwie dowiedzieć się, skąd ciągłe to takie poszukiwanie i takie dociekanie tych przyczyn. Ale nie to tylko liczby przyłącz. Nie, bo wiadomo, to jest inwestycja bardzo istotna. Słuchajcie, nie była, bo to ze środków naszych gmin, wiadomo, tak. Natomiast tutaj przy okazji tej kanalizacji zauważyłem, że zostało pominięte to pytanie kolegi Mariana. Faktem jest, proszę Państwa, że konstytucja gwarantuje nam wszystkim równy dostęp do mediów, do prawa i tak dalej. Nie? I ludzie są tak naprawdę tak samo jak zniesmaczeni w Białówce, tak samo byli własnej woli. No bo ten temat rozbija się już od lata, przewija się przez lata. Chodzi o płatność za ścieki i tak dalej. Tak jak tutaj kolega zauważył, gdyby ten temat wałkowany przez lata był rozpatrzony, gdyby była dopłata dla każdego mieszkańca terenów wiejskich, dlaczego mieszkaniec terenów wiejskich ma płacić dokładnie taką wygórowaną kwotę, a Michałowo, bo Michałowo ma kanalizację. Dlatego też właśnie warto, tu została zrobiona i warto ciągnąć tą kanalizację i modernizować na całą gminę, bo to nie da się ukryć, że to chyba nas nie ominie gminy, na pewno to w kolejnych latach będzie musiało być realizowane zgodnie z jakimiś zleceniami ochrony środowiska nawet. Natomiast wracając tutaj do Nowej Woli, inwestycja już dobiega tak jakby ukończenia. W tej chwili tam są już profilowane, równane te pobocze, które zostały uszkodzone przy wykopie i tak dalej. Nikt nie jest podłączony, bo nie ma prawa być podłączony, ponieważ nie było jeszcze odbioru lotu, co pan burmistrz mówił. Natomiast wszędzie to, co ktoś widział przy okazji, to te boczne, te wykopaliska w kierunku działek, każdej z działek, to jest tylko do granicy, do ogrodzenia, do płotu. Tam jest studzienka, do której każdy mieszkaniec, nawet do opuszczonych posesji było doprowadzane, bo być może ktoś się zajmie, ktoś się wprowadzi i tak dalej, wiadomo, no nie? Także w tej chwili nikt nie może być podłączony. To jest ukończenie. Natomiast druga rzecz, że prosiłbym bardzo o zachowanie jakiegoś rozsądku, bo mieszkańcy są zbulwersowani, roznoszą sobie jakieś dziwne ulotki, rozrzucane po nocach, ludzie są straszeni jakimiś ogromnymi kosztami przyłączenia. No bo wiadomo, że tu mamy doprowadzony, każdy musi zostać przyłączyć się na koszt własny, no nie? Tłumaczę ludziom, że to jest wszystko w naszych rękach. Ja niech tylko popada, bo teraz ten głowopaty nie wbije, no nie? No to sam sobie wykopię, taka jest prawda. Położę sobie rurkę, jak mi będzie trzeba. Poproszę tylko fachowca o podłączenie, wpięcie się w instalację istniejącą. I taka jest prawda, no ale to co krąży, to co są rozrzucane te dziwne ulotki, że to będzie tysiące kosztowało, nawet już ktoś mi mówił, kilkanaście, ktoś jakąś cenę wygórowano tam wrzucił, że gdzieś czytał bzdury. Proszę nie robić takich dziwnych rzeczy, bo naprawdę to... Wiecie co, bo tak, zrobiliśmy piękne inwestycje, a teraz słyszę, że jeden, drugi, o jak to ma tyle kosztować, to ja się nie będę podłączał. Ja mówię, nie. Każdy musi się podłączyć. Słuchajcie, w Michałowie do tej pory mnóstwo ludzi jest niepodłączonych, tak? A po co to było robione? No, trzeba... Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja przejeżdżając zauważyłem, że właśnie tych przekopów jest sporo. Dlatego wychodziło dla mnie, że po prostu, że dużo ludzi się podłącza. Ja tego pytam, no. Nie, zapytałem, no. Ja rozumiem, że to tylko z dobrej intencji, nie mają nic nie wskazać. Bardzo się dzieje, to mają poprawę. Tak, a bo przekopywany, to ja patrzę, że się ludzie nie podłączają. No dlatego się pytałem, nie mogą. Teraz jeszcze rozumiem, no. Nawet częściowo fragmenty były, że tak powiem, rozmontowywane. Nie znam się na tym sprzęcie fachowym, ale było to przedmuchiwane w procesie jakby układania. Wiadomo, że tam gdzieś tam klinka jakaś padła
prawie, że na to nie jest kwestia jakby odbioru, kwestia wyrównania terenu i tak dalej. Ale będzie odbiór bez podłącza? No, no musi być, no jak możemy się podłączyć przed? Musi być kanalizacja ukończona, drożna, zamknięta. Wówczas będziemy mogli się ładnie podłączyć, a przecież nie możemy w trakcie inwestycji. No jak się podłączy, ktokolwiek, kiedy do niego zostanie doprowadzona kanalizacja, mimo że dalej nie jest zamknięta, no oczywiście musi być oddana najpierw, a potem po kolei. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna. Ze względu na ochronę danych osobowych, to nie mogę takich rzeczy mówić, ale są mieszkańcy podłączeni. I w Nowej Woli? Tak. No to ja być może wszystkiego nie wiem, jeżeli są, to najwyraźniej zrobili to poza... że procedura pozyskiwania środków unijnych jest nakłada po prostu szereg obowiązków i jest długotrwała. Z tego to wynika. To są przyczyny od nas niezależne. My nie mogliśmy wcześniej ogłaszać przetargów, przygotowywać frontu robót, planów, zanim nie było podpisanej umowy. Środki były przyznane, owszem, wcześniej, ale zostały przyznane w ramach LGD. A to jest dwóch etapów się składa, bo ten wniosek, każdy wniosek LGD potem jeszcze jest powtórnie analizowany w Urzędzie Marszałkowskim. Bo pieniądze są, jakby są zarezerwowane, ale trzeba jeszcze sprawdzić. To trwa. Czyli to nie jest ani wina burmistrza, ani pracowników. Niestety, no takie mamy czasy i to nie dotyczy tylko nas, tak jest w każdej gminie. My też byśmy chcieli, aby przed wakacjami były prace zabaw, wszystko było zrobione, ale przy następnych wakacjach na pewno już to będzie. Czyli należy się cieszyć z tego tylko, a nie szukać tutaj winnych, bo tu nie ma winnych, proszę Państwa. Odnośnie Dnia Samorządowca była u nas przez urząd i dla podległych jednostek organizowana taka impreza wewnętrzna tym razem, za pieniądze składkowe. Także Państwo radni też wiedzieli, mówię spokojnie, były wyłożone listy, informowaliśmy, bo to można było się zapisywać. No to Państwo nie interesują się, jak widać, sprawami samorządowymi. Tak. Gdzie lista była Pani również ułożona? Na biurze podawczym na przykład. No często tam chodzę i mi się do pracy nie wpisuje. Proszę bardzo, Pani Radna. Ja po prostu... Ja jako przewodnicząca Komisji Finansowej pytałam na komisji. Znaczy, była rozmowa taka, że naprawdę powinno się radnych zapraszać, tak samo jak mówimy o festynie w Michałowie, że
jeżeli nie było takiej sytuacji, że zaprasza się część radnych, a resztę nie. Ale to i tak nic nie dało, że mówiłam, bo w tej chwili też nie było tak fajnie, bo widzieliśmy ludzi, widzieli kto poszedł z radnych, a reszta radnych nie została zaproszona również tak samo na przyjęcie na Festynie, tak samo na Dzień Samorządowca. Ja uważam, że Dzień Samorządowca to jest fakt. Przewodnicząca, rada, to my jesteśmy samorządowcami. To przykro, bo to nawet na sesji powinno się powiedzieć, że wtedy i wtedy organizujemy, a nie po cichu robimy, a teraz na Michałowie różne rzeczy mówią. Będą mówić oczywiście, to nieważne co tam mówią, ale nas nikt nie poprosił, nikt nam nie powiedział, to jest przykre. Tak samo z Dniem Michałowa było, do mnie też osobiście powiedzieli, nie poszło, że poszły tam radne, a ciebie nie zaprosili. Ja mówię, no nas, które nie prosił. Ja mówiłam na komisji finansowej, ale przecież no, nie oszukujmy się, nikt do tego po prostu nie posłuchał i dalej to samo wyszło. Tak nie może być. My powinniśmy być wszyscy równi, żeby nie było nikomu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, czujcie się gospodarzami tej gminy, a nie gośćmi. Słuchajcie. Co będzie za rękawy? Będziemy wystarczy tych gości, że tak powiem, pozapraszasz, a wy powinniście czuć gospodarzami. Ilu z was przychodzi na te uroczystości? No, naprawdę no. Pani Pana tak, że w takim sytuacji Pani mówi, że zapraszaję, to ja zapraszam wszystkich radnych. Dziękuję bardzo. I będzie uprzejmość na piśmie. My się też dołączamy, ponieważ jesteśmy współorganizatorami Wanderowskiej Kościoły. Wczoraj było spotkanie organizacyjne, bardzo sympatyczne, przyjemne. Państwo otrzymacie też zaproszenie. Czy są jeszcze? Czy są pragnione jeszcze jakieś pytania? Więc ponieważ są to sprawy różne, ja mam taką po prostu przykrą. Sprawy do pana radnego Kajduczenia. Pan radny Kajduczenia napisał artykuł, który bulwersuje wszystkich. Nas radnych, mieszkańców wszystkich. Ponieważ jest to stek kłamstw. Na ostatniej sesji pan kierownik Mosilu, Darek Polak, wyraźnie powiedział, że pan po prostu nie wiem skąd wziął taką kwotę pamiętany za pływanie. Za promocję dokładną. Ja też mogę panu zarzucić tu wiele kłamstw, ale powiem tylko jedno. Jest pan, był pan z nami. Był pan, a pisze pan wywody. Napisał pan, że pan nie został, że po prostu nie miał pan wyroku. To jest nieprawda. Do gminnej komisji wyborczej przyszło zaświadczenie, że pan jest karany. I to, co pan napisał, że bez problemu pan zdobył zaświadczenie, to jest po prostu pana wymysł. Nie wiem, chyba pan był pod wpływem alkoholu, czy jakiś piszący na artykuł. A te dokumenty są w gminie i to można sprawdzić. To można naprawdę wymienić bardzo dużo kłamstw. I tak jak powiedziałam, startujesz pan z nami, startowałeś i jak pan możesz nie pana Marka, panią Alka, panią Erek Kraszewicz i jeszcze wiele osób oskarżać Judaszami. To pan jest pierwszy. W gazecie, a kto publikuje tą w gazecie?
Proszę napisać pani przewodnicząca sprostowanie, jeśli pani uważa, że tam były nieprawdy. Wręczę, że chociaż nie jesteśmy wydawcą, ale nasza podległa jednostka jest wydawcą, opublikujemy. Chcę tylko przy okazji powiedzieć właśnie, że ten kurat spotkał się z bardzo szerokim odbiorem, wręcz przeciwnie, że w końcu została powiedziana prawda o tej gminie. I jeszcze druga rzecz. I tu pani, czy ktoś niezadowolony z wywiadu pana radnego, może sprostować, bo wiadomo, że pan radny się pod tym podpisał. A jak sprostować z tych kłamstw, które ostatnio są rozpowszechniane, chyba już 10 raz, codziennie były w internecie na blogu, a teraz ktoś po kryjomu, jakby czegoś się bał, po nocy odrzuca ulotki, gdzie pan również nie takie kłamstwa, tam normalnie perfidne rzeczy są, już tym się zajmuje prokuratura, to jest przestępstwo. Przy okazji, proszę państwa, jeśli państwo mnie słyszycie i ktoś pomoże tutaj wskazać jakąś wiedzę na ten temat, kto ten proceder uprawia, proszę to zgłaszać na policję albo do nas, do urzędu, ponieważ tą sprawą zajmuje się prokuratura, są wprowadzone czynności dochodzeniowe śledcze przez Komendę Wojewódzką Policji. Ale chcę powiedzieć, że pan po prostu tutaj bezczelnie kłamie. Jeżeli są tam kłamstwa, proszę podawać, a nie pan już podaje to 3 lata z prywatnego i dalej nie ma żadnych efektów. Ja już 3 lata ja jeżdżę na komisariat. Sesja to nie jest miejsce na pranie swoich prywatnych grudów i proszę zająć się tematem sesji, tematami spraw mieszkańców, a nie swoimi prywatnymi jakimiś. Ja po prostu powiem tak, że ja uważam, że pan Maria Hajduczenia będzie podany do prokuratury. To pani sobie uważa, że pani poda, ale nie w tej. Tak, proszę pana, udzielam panu głosu. Dziękuję serdecznie i przepraszam bardzo za mój wybuchowy czasami temperament. Natomiast dobrze, dziękuję bardzo, przepraszam. Natomiast pani przewodnicząca, jeszcze raz kończąc to wszystko, chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Człowiek jest tutaj poniżany i oskarżany. Robicie z niego alkoholika, nie tylko domu, kogo publicznie. To nigdy nie powinno mieć miejsce. Tylko dlatego, że miał odwagę cywilną podpisać się pod tym wszystkim, pisząc to wszystko w gazecie. Kłamstwa? To ten człowiek za kłamstwa odpowie, bo on miał godność i odwagę cywilną podpisać się. Proszę państwa, wczoraj wieczorem o 20 tam, nie wiem, trzeciej, drugiej, nie wiem, kto tam z państwa z tego blogu jeździ, rozrzuca te durne ulotki. I kogo, przepraszam bardzo, można oskarżyć publicznie i podać do sądu, tak jak pani to mówi, że będzie podawana. Nikogo, bo nikt się nie podpisze, bo odwagi wam brakuje właśnie. Dziękuję bardzo. Wam i grupie, ja nie mówię nazwiskami, właśnie dlatego, że nie mogę. Bo ja wszędzie się podpisuję. Proszę państwa, chciałam powiedzieć, że pan radny Dziewiątkowski tak bronił pana Mariana, no ja sobie też nie powiem, że... Nie moje. Ale zawdzięczałem właśnie panu Marianowi. To ja ani do tej pory, ani później po tym fakcie nigdy nie byłam sprawdzana na zawartość alkoholu, tak? A to niestety na komisji oświaty, kultury i zdrowia policja przyjechała, wylegitymowała nas wszystkich. Komisji Rolnictwa, żeby zakupić alkomat
i zakupić, proszę mi powiedzieć, bo mogę. Tak, po to, żeby ratować ludziom zdrowie i żeby zamontować w gminie i u nich, żeby oni to mieli, bo jeżdżą na wypadki, o, powiedzieli dla nas, że oni mają prawa teraz zabierać dowód rejestracyjny, prawo jazdy, że nie mają tylko tego alkomatu i to, tego, że zdrowie ratować. I my po prostu przychyliśmy się do tego, zawnioskowaliśmy, bo uważamy, że zdrowie człowieka jest bardzo ważne. I po prostu, że no tak powinno być. I jak stać nas na różne rzeczy, to już nie jest jakiś koszt tak wielki. I żeby to po prostu zakupić, to zainwestowała komisja rolna. Co do pana Adriana, to tylko chciałam powiedzieć, że my radni nie powinniśmy w gazecie pisać na koleżankę i na kolegę. Bo to nie fajnie jest. I ja nie posunę się nigdy do takiego czegoś, chociaż może do pana Mariana też bym miała coś, ale nigdy na łamach gazety takiego czegoś nie zrobił, bo ja mam się zajmować sprawami gminnymi, ani personalnymi. Panie Marianie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Jeszcze? Tak, tylko przyjmę głos tutaj koledze, za tym odpowie. Ja powiem w ten sposób. Pani radna, pani przewodnicząca, proszę nie wykorzystywać swojej funkcji do tego, że pani może w kogoś w ten sposób szkalować, bo to jest zwykłe oszczerstwo. Jest to wieloletni radny, super dobry człowiek i chcę przypomnieć o tym rzeczy, co wy zawsze robicie. A kto kiedyś powiedział po chwilę i z imienia, z nazwiska, nie wy? Tylko kto kogo przezywał? Kto kogo obrażał? Kto pytał? I pan się za nią. Ale ja teraz mówię, ja nie mówię o tobie. Ja przepraszam bardzo. Rozmowa się troszkę wyklarowała, bo pan burmistrz właśnie wspomniał odnośnie radnych, którzy powinni się interesować gminą. Ja tak akurat miałem przykład, zaproszeni zostali zapewne wszyscy my radni na uroczystość dożynek w tamtym roku do Jałówki, ale niestety z radnych, no, nie wiem, czy ktoś był. Ja bym. A czy to mówię, nas radnych dużo, prawda? Także to właśnie tak wygląda, że interesujmy się też również sami, a nie czekajmy na zaproszenie. Dziękuję bardzo. Pana proszę. Rok temu ja. Proszę bardzo. Czy dwa lata temu byliście? Nie, tak. Nie, chyba nie. Chyba nie. Ja byłem. Był tylko pan radny Nos. Tak. Proszę bardzo, teraz zabiera głos pan radny. Ale to tak. Ten wywiad to był taki spontaniczny. Pani przyjechała do mnie, pojechaliśmy teren, to było wymówione. To nie przygotowywałem ani na papierze, nie, ja chcę coś pokazać. Szanowni Państwo, małe ojczyzny, ja zacząłem tworzyć na tym terenie w roku 93. Te małe ojczyzny, proszę sobie odczytać, to był mój projekt spływu rzeką Nardziu, i międzynarodowy projekt Szkoły Pogranicza, który mówi, że Narew, która łączy, a nie dzieli. Tu jest data tego pierwszego spływu, 93 rok. Nasze małe ojczyzny, kiedy się z Markiem na Zachód szedłem, to co opisałem, się rozpoczęły dopiero 2000 roku. Cokolwiek tam napisałem, mówiąc, nie przygotowując na kartce, to mówiłem z tego, co przeżyłem. Ja żadnego prokuratora się nie boję, bo tam ja nic nie zmyślałem. A jeżeli kwotę podałem, pani mówiła, pana Golaka z Mosiru, to przypominam sobie tą kwotę. W ubiegłym roku byliśmy w komisji, jako komisja rewizyjna na kontroli i taka kwota tam wynikła, a 300 tysięcy złotych zarobionych pieniędzy, jak pamiętam, to było z wynajęcia, z świadczenia usług podczas wakacji na 3 turnusy osobom innym. Ale kiedy tam przewertowaliśmy koszmarne, to na wynajęcie trenerów, opiekunów, ratowników, sprzątaczy i tak dalej, i tak dalej, ta kwota została jak gdyby popłynięta, więc ona nie weszła. Ona weszła do budżetu jako na papierze, ale praktycznie ona jej nie było.
Także to, co wypowiedziałem, tak jak w tej chwili się wypowiadam, to były moje przeżycia, których doznałem. A jeszcze do tego, nie wiecie, jak żeście mnie dokopali w trudnym okresie, kiedy nie byłem radnym, a byłem niby z wami, kiedy miałem problemy rodzinne takie, że mnie było tylko się albo powiedzieć, albo utopić w alkoholu. Wtedy żeście tego nie widzieli, a wykorzystaliście to, albo niektóre osoby wykorzystały, żeby mnie zgnoić, żebym ja nie istniał. Ja przeżyłem, jak powiedziałem, ja to wszystko przeżyję przyczyną. Także proszę o prokuratora. Dziękuję bardzo. Ja byłem karany za prowadzenie roweru w stanie alkoholu 0,27 promila po piwie, gdzie dostałem pół roku więzienia w zawieszeniu na 2 lata, 1000 zł, pozbawiony prawa jazdy i co, pozbawiony praw publicznych. Tylko że jak wtedy kazaliście iść, to znaczy komitet wyborczy kazał iść do ludzi i namawiać, głosować na Marka i mnie jako na radnego, na mnie, to było wszystko w porządku. Ale jak już doszło do tego, żeby na stary obrad, na pierwszej sesji uroczyście ślubować, to wtedy powiedziano, że moja kara jeszcze się wydłużyła jakimś dziwnym trafem przed sesją. I wtedy szybciutko żeśmy zbierali podpisy laborowe potajemnie, nie ogłaszając nawet wyboru. Także te kłamstwa moje proszę bardzo podawać do prokuratora. To, co napisane było, to tak jak teraz mówię, wypowiedziałem, a pamięć jeszcze mam, dzięki Bogu, i moje upojenie alkoholowe zostawcie dla mnie. Ja z tego wybrnąłem. Dobrze. Dziękuję. Bardzo się cieszę, tylko nie, pan nie pisze, że pan nie miał wyroku, bo to wpłynęło do napisu komisji wyborczej. Także można to sprawdzić w urzędzie. Można było mnie nie wystawiać do wyboru jako komitet wyborczy małej ojczyzny, bo taki obowiązek miał komitet wyborczy pozyskać dane odnośnie karalności. Ale jak zostanie pan? Proszę? Jak pan już zostanie? Proszę, to jest temat sesji. Dziękuję. To jest sala. Dziękuję bardzo. To są sprawy różne.